Na razie jest czyściutko, jak przed Wigilią, ale za moment zasymulujemy tutaj atak rodziny na nasze obrusy i zastawę stołową. A Sylwia Majcher opowie Państwu, jak potem te wszystkie plamy i ślady bytności obcej cywilizacji usunąć. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Jak zrobić to ekologicznie, bez takich brzących środków? Proszę pani, najpierw plama podstawowa w tym okresie, barszcz czerwony. Bardzo intensywny i bardzo chętnie zostawia te plamy. Jestem przygotowana. Możesz wybrać obrus, który pani... Ten. Ten, dobra. Biały obrus, klasyka, tak. Aż szkoda, ojejciu. Płaczesz? To uważaj. Trochę tak. Zobacz. Trochę plamy zrobimy. Nie za dużo. Tak nam się tutaj rozlał niechcący. Jak to przy świątecznym stole i natychmiast warto zareagować, bo im szybciej zareagujemy, tym lepszy efekt. A reagujemy czym? Reagujemy wrzątkiem. Wrzątek polewamy. Magia się dzieje, drodzy I co państwo. Dzięki temu rozpuszczamy dzięki temu plamę? Rozpuszczamy plamę, zobacz, ona znika. Jakbym tutaj Jesteś wlała... Jesteś magikiem jeszcze poza tym, że dziennikarką ekologiczną. A to tylko plama. Jeśli prześpimy ten moment i ona nam trochę podeschnie, to możemy coś jeszcze zrobić. To możemy zrobić, inną metodę zastosować do tego. I tak jak sobie polewamy, im dłużej polewamy, tym bardziej ta plama znika, to widzimy. Do wody wsypujemy albo ocet, albo sodę oczyszczoną, albo wodę utlenioną. W proporcjach takich, że jeśli to jest soda, to takie opakowanie 20-gramowe na 2 litry wody. Jeśli to jest ocet, to taka szklanka na 2 litry wody. Jeśli to jest woda utleniona, to w proporcjach 1:1, czyli tyle samo wody utlenionej, co wody. I wtedy namaczamy znowu. Zalewam. O nie, jest drugi dobry obrus niszczy kobieta. Naprawdę. Co niszczy? Przecież widziałeś przed chwilą, jak sobie świetnie z tym poradziłam. I teraz wrzucamy do takiego... Roztworu. Tutaj wykorzystam akurat, to jest soda oczyszczona, więc wykorzystam sobie sodę oczyszczoną do tego i zostawiamy do namoczenia na co najmniej 20 minut, a później, i zobaczcie, co się dzieje znowu. Magia. Magia znowu znika, ale jeszcze, żeby mieć pewność, to takie 20 minut powinno się to pokąpać, ten obrus, koszula czy cokolwiek nam się pobrudziło, a potem rzucamy normalnie do pralki, tylko sprawdzamy zawsze, jaki to jest materiał, żeby wyprać zgodnie z instrukcją na opakowaniu, tego materiału. Umiejętnościami prestidigitatorskimi zapraszamy cię do Mam Talent, a ja tymczasem zamiast znikać to pojawię. Uwaga, teraz ja tutaj... wyrysuję ci szachownicę czekoladą. No nie będzie to aż tak ładnie wyglądać, jak poplamimy czekoladą obrus przypadkiem, ale żeby było widać, co z tym zrobić, proszę bardzo. Czekolada jest bardziej skomplikowanym tutaj produktem do wyczyszczenia, dlatego że ona jest tłusta i na ten tłuszcz reagujemy albo solą i tutaj znowu możemy sobie zrobić taki roztwór, czyli wymieszać sól z wodą. Na papkę? Też szybko. Tak, taką papkę możemy zrobić. Dłużej to będzie już, nie tak magicznie się nie zadzieje, dłużej to potrwa wymieszanie, znikanie tej plamy. Możemy wykorzystać też do usunięcia czekolady pastę do zębów. Świetnie działa pasta do zębów, tylko żeby to nie była pasta kolorowa, tylko zwykła biała pasta. I tutaj sobie zostawiamy, pocieramy. Możemy delikatnie potrzeć gąbeczką, ale też nie za mocno wcierać, żeby nie naruszyć tych włókien. Ale już widzicie? Czyli musi się napić też czekolada tego Musi roztworu. Się ta czekolada napić tego roztworu z soli. I gąbeczką delikatnie pocieramy. I zacznie znikać. Trochę dłużej powinno to jeszcze poleżeć. A co z innymi tutaj też dobrze, tłustymi plamami? Dobrze działa woda utleniona. Olej, majonez, no często na stole też. Na te plamy to właśnie bardzo dobrze pasta do zębów działa, bo ona nam wychwytuje ten tłuszcz. Bardzo dobrze też poradzi sobie z taką tłustą plamą ocet. I tu też warto albo potrzeć od razu, w momencie kiedy... O, wiesz co, może to zrobię, bo mamy ocet, więc też pokażę... jak to można... To jest ocet winny? To jest ocet winny, tak. Wykorzystujemy ocet winny, ten, który ma... Ocet spirytusowy, przepraszam, ocet spirytusowy, winny, myślę o sałatce już jarzynowej z octem winnym. I też delikatnie nacieramy sobie taką naszą plamę. Też jeśli ona jest świeżą plamą, to nacieramy, jeśli jest plamą... I zostawiamy na chwilę? I zostawiamy na chwilę, jeśli jest plamą już zastaną, czyli po całym świętowaniu, znowu woda z octem namaczamy i potem normalnie... A do czego się może przydać gliceryna, bo widzę, że masz? To właśnie do tych wszystkich tłustszych też plam. Też możemy rozrobić to z wodą, zrobić taką papkę i na wszystkie tłuste plamy, podsumowując, gliceryna, ocet świetnie podziałają. A wosk ze świecy, jeśli nam się wyleje? Schodzi. Schodzi, więc wszystkie te patenty od razu widzimy, że działają. Wosk ze świecy to żelazko nam jest potrzebne. Żelazko, papier do pieczenia albo jakaś ściereczka. Przeprasowujemy do momentu, kiedy ten wosk nam całkowicie nie odejdzie, a później
później znowu możemy zastosować albo wodę utlenioną, albo możemy po wosku wykąpać też naszą plamę w tej wodzie z octem, po to, żeby jeszcze ten tłuszcz, który tam został, ten osad usunąć i wrzucić do normalnego prania. Ja chciałam podkreślić przede wszystkim, że reagujemy szybko. Nie zastanawiamy się nad konwenansami różnymi, czy wypada, czy nie wypada odejść od stołu w momencie, kiedy nam biały barszcz się wyleje, albo wino czerwone, bo to są te najtrudniejsze plamy do późniejszego usunięcia, bo im szybciej zareagujemy, tym łatwiej nam będzie te plamy później, jak tutaj widzieliście, usunąć. Po tych już prawie nie ma śladu. Czyli pojawia się plama, mówimy rodzinie halt. Stop! Stajemy od stołu, przerywamy nagranie. Zabieram może tego obrusu, może nie, może poczekajmy, przykryjmy czymś, natomiast te ubrania, warto o nie dbać i trzeba być delikatnym, jeśli chodzi o kolorowe ubrania, bo my tu pokazujemy na białych tkaninach, więc jest łatwiej, natomiast przy kolorowych trzeba robić to ostrożniej, mniej żeby nie odbarwić, dać, żeby nie odbarwić, szczególnie przy takich intensywnych kolorach. Można sprawdzić na jakimś małym elemencie, jak działa dany specyfik, czy sobie z tą plamą poradzi i potem dopiero stosować na całość. Bardzo ci dziękujemy za magię. Dzisiaj odrobina magii w naszym programie. Jest dzięki David Sylwii. Copperfield. Zniknęło bardzo dużo rzeczy, ale tych, które akurat nie powinny zostać na naszych obrusach. My też na moment znikniemy, ale magicznie się też pojawimy.